Od ponad 20 lat łączę pracę akademicką z wy praktycznym wykonywaniem zawodu i muszę Państwu powiedzieć, że ta praktyka pokazuje mi, że jest ogromna jakościowa różnica pomiędzy pismami, opiniami, analizami prawnymi sporządzanymi przez osoby, które nie kontynuowały po zakończeniu studiów w żadnym stopniu kariery akademickiej i tymi, które zdecydowały się na przygotowanie rozprawy doktorskiej. Dlatego uważam, że samo przygotowanie doktoratu jest znakomitą szkołą prawniczego myślenia, prawniczej analizy i także logicznego, składnego. Wyrażania myśli. Bardzo dobrą propozycją dla osób, które już są aktywne zawodowo. Wykonują zawody prawnicze, pracują w różnych miejscach, nie tylko w samych zawodach prawniczych, wykonują same zawody prawnicze. Jest kolegium doktorskie. Kolegium doktorskie daje Państwu możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia szkolenia związanego z przygotowaniem doktoratu. Uczenia się prawniczej analizy, czy też kontynuowania po studiach prawniczych, tego uczenia się prawniczej analizy i prawniczej argumentacji, a jednocześnie no, nie wiąże się z obciążeniami dydaktycznymi, których które są wymagane w przypadku przygotowania rozprawy doktorskiej w ramach Szkoły Doktorskiej i Nauk Społecznych. Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja dla prawników już aktywnych zawodowo, a jednocześnie chcących no, poprawić swoje prawnicze umiejętności, a także dla tych, którzy myślą po obronie doktoratu o kontynuowaniu kariery akademickiej. Oczywiście z największą przyjemnością i z największym zaangażowaniem zachęcam państwa do tego, żeby ten doktorat przygotowywać pod moją opieką. Korzystam z tej okazji i do tego zachęcam, ale propozycje pisania prac pod, pod opieką różnych pracowników wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego oczywiście mamy także tak więc można tych opiekunów wybierać zapraszamy państwa do tego kolegium bo to jest bardzo dobre rozwiązanie dla prawników którzy chcą się wyróżniać na tym trudnym i coraz bardziej wymagającym coraz bardziej konkurencyjnym rynku